Witam serdecznie Trygon Ziemi na moim kanale Byki Panny oraz Koziorożce. Zapraszam moi drodzy do czytania tygodniowego od 28 lutego do 6 marca. Sprawdzimy energię na przyszły tydzień, pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Pamiętajcie proszę, że wszystkie czytania są ogólne, one nie muszą rezonować z każdym z Was, ponieważ jest Was bardzo dużo na kanale, nie każdy ma tę samą sytuację życiową, dlatego przyjmijcie to, co z Wami rezonuje, co do Was pasuje, tak? A jeśli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie pod tym filmem. Przypominam, dowolna ilość pytań 50 zł i czytania roczne z uwzględnieniem każdej sfery życia 100 zł, w tym również możecie mi zadać kilka pytań. Wykonuję rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Każdy kamień ma swoje właściwości, warto dopasować odpowiedni dla siebie, wówczas działa on jak osobisty amulet. Zobaczmy zatem 28 luty, 6 marca, Trygon Ziemi, byki. Zodiakalne byki, co dla Was? Coś się, kochani, nagłego, niespodziewanego wydarzy. Wy nie do końca możecie mieć na to wpływ, ponieważ mamy kartę wieży, tak? A jak wiadomo, wieża często pokazuje coś, co jest nieuchronne, coś, co było budowane na niesolidnych fundamentach, jakieś przekonania, ideały, struktury, coś nagle legnie w gruzach. Ale, kochani, dla Was to jest bardzo ładna zmiana. Duża zmiana, transformacja, przewartościowanie sobie wszystkiego, tak? Tutaj mamy rycerza kielichów, który mówi o tym, że ktoś wychodzi do Was z uczuciem, z miłością. Stabilizacja na polu właśnie uczuciowym. Być może to jest ryba, rak, skorpion, może ktoś właśnie z trygonu ziemi, tak jak Wy, byk, panna, koziorożec. Natomiast znakami zodiaku, jak wiecie, nie zawsze trzeba się sugerować. Ktoś je może mieć po prostu na wykresie urodzeniowym bądź w ascendencie. Ktoś wychodzi z uczuciami, ktoś chce założyć rodzinę, być może będą jakieś rozmowy na temat wspólnego zamieszkania, na temat tego, jak idziemy dalej z tą relacją, w którą stronę, czego chcemy, tak? Co Was może zasmucić karta głupca? Brak jakiegoś nowego początku. Natomiast to jest energia tylko jednego tygodnia. Ja mam wrażenie, że tutaj po prostu coś się nagle zadzieje, ale Wy będziecie szczęśliwi, tak? Jakieś oczekiwanie, wisielec. Niektóre Panie może są w ciąży, stąd też właśnie to oczekiwanie, ten odpoczynek, tak? Regeneracja sił. Dla niektórych wspólny wyjazd właśnie, żeby tutaj odpocząć i wszystko sobie przemyśleć. Macie kartę umiarkowania, czyli pamiętajcie, żeby w tym tygodniu wszystkie sprawy ogarniać na spokojnie, przede wszystkim przemyśleć sobie, czego Wy tak naprawdę chcecie, tak? Niczego nie robić na hura. W pracy macie kartę siły, czyli w ogóle dużo energii, dużo pasji, którą wkładacie w swoją pracę i to Wam przyniesie profity w przyszłości. Możecie zostać docenieni, zauważeni, będziecie się czuć bardzo dobrze w tym tygodniu, tutaj dobra współpraca z ludźmi. Jeżeli chodzi, kochani, o zdrówko, tutaj mamy dwójkę kielichów. To są problemy z narządami płciowymi oraz wewnętrznymi, takie bliżej nieokreślone. To są też podwójne narządy w organizmie, oczy, uszy, ślinianki, tak, płuca, nerki, więc na takie sprawy zwróćcie w tym tygodniu uwagę. Ja Wam życzę cudownego tygodnia, zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Zodiakalne panny, 28 luty, 6 marzec. Panny. Moje drogie panny, jeżeli obawiacie się utraty pracy, bądź związku, bądź po prostu boicie się jakiegoś zubożenia, albo nieplanowanych wydatków, generalnie to jest tylko gdzieś Wasz strach w głowie. Wy musicie po prostu wziąć sprawy w swoje ręce, zawalczyć o siebie w tym tygodniu, czy to zawalczyć o związek, czy to zawalczyć właśnie o posadę w pracy. Może będzie trzeba się więcej natrudzić, ale Wy jesteście na pozycji wygranej, kochani. Mamy kartę papieża, być może sprawy papierologia, tak, sprawy urzędowe, podpisywanie dokumentów, coś będzie ważnego, natomiast brak wsparcia w jakimś mężczyźnie typu cesarz, tak? Jeżeli liczyliście na czyjeś wsparcie finansowe, stąd ta piątka pentakli, zubożenie. Być może ten mężczyzna nie do końca jest gotowy Wam pomóc. Być może ten mężczyzna nagle się wycofać ze swoich obietnic albo po prostu potrzebuje jeszcze czasu na przemyślenie. Dlatego energia w tym tygodniu będzie się skupiać na tym braku, na tym strachu, tak? Że coś może pójść nie tak. Natomiast tutaj
Ktoś wychodzi z uczuciami, ktoś wychodzi też z propozycją nowej pracy, macie stabilizację, jeśli chodzi o uczucia. Macie przy sobie mężczyznę bądź kobietę, którzy o was dbają, są za wami. Jeżeli jesteście singlami, to możecie, kochani, poznać kogoś fajnego w tym tygodniu. Natomiast jedynym minusem będzie to, że ta osoba może być zajęta, może być w jakimś związku, nie zakończyła jeszcze wcześniejszej relacji bądź nie zakończył. No i trzeba będzie się po prostu troszeczkę natrudzić, żeby po prostu na tą osobę zaczekać, tak? Wiadomo, że jeżeli ktoś jest w związku, no to te relacje są trudne później. Macie za to śmiałe plany na przyszłość, dobre widoki na przyszłość. Jeżeli szukacie pracy za granicą, jak najbardziej to jest dobry czas na to, na poszukiwanie. Ale też, kochani, dobry czas na inwestycje, na wchodzenie w jakieś nowe projekty, także energie w ogóle bardzo ładne na ten tydzień dla was. Życzę wam wszystkiego dobrego. Zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z waszym znakiem zodiaku w dziale karty społeczność. I koziorożce na koniec. Moje koziołki, co tam dla was? Ano, moje koziołki, tutaj uczuciowo wieża, coś nagle się burzy, tu jest odejście od przeszłości, zamykanie toksycznych relacji, od czegoś całkowicie odchodzicie, ale to jest miłe, to jest dla was miłe. Coś się nagle takiego wydarzy, że wasz światopogląd legnie w gruzach, być może ta osoba okaże się być zupełnie inną niż się przedstawiała, może idealizowaliście partnera, partnerkę, być może widzieliście tę osobę przez różowe okulary, teraz klapki z oczu spadają. Wy zaczynacie dostrzegać, że coś jest nie halo, tak? Ktoś ukrywa swoje prawdziwe uczucia, ktoś nie potrafi o nich mówić. Brak wsparcia emocjonalnego. Natomiast tutaj nie martwcie się, kochani, bo zawodowo macie bardzo ładne karty. Tutaj spokój, umiarkowanie, król pentakli, stabilność finansowa, będziecie na dobrej pozycji. Czeka was wyjazd służbowy, prawdopodobnie właśnie jeśli chodzi o jakiś projekt czy podpisywanie dokumentów, ale to są dobre wiadomości. I dziesiątka pentakli, macie wsparcie w rodzinie, ale przede wszystkim widzę w tym tygodniu koziorożce, macie wsparcie jeśli chodzi o finanse. Pieniążki będą przy was i pieniążków nie zabraknie. Jest możliwość zainwestowania w coś, jest możliwość kupna czegoś ładnego, bo tak naprawdę tych finansów nie zabraknie. Możecie zostać w pracy docenieni, ktoś was pochwali, ktoś zauważy właśnie wasze starania. Także tutaj bardzo ładnie i myślę, że wam się to spodoba. Jeśli chodzi o zdrowie, dwójka buław. Dwójka buław w zdrowiu oznacza rany trudno gojące się. Także jeżeli macie jakieś problemy właśnie, czy się skaleczyliście, no to tutaj może być troszkę dłuższe leczenie. Natomiast nie jest to coś takiego, co by mogło tutaj zagrażać zdrowiu. Także generalnie ze zdrowiem w miarę ładnie. Tarot oczywiście nie jest wyrocznią, więc to też jest dla wszystkich czytanie ogólne. Ja was serdecznie zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały, no i po bransoletki z waszym znakiem zodiaku. W dziale karty społeczność zobaczcie zdjęcia wraz z opisami. Trzymam kciuki, pozdrawiam serdecznie i życzę wam, moi kochani, wszystkiego dobrego.